Tak? Mówisz, twoja wizja Kraków? Nie. Ty nie masz jakiegoś takiego przywiązania? Nie, znaczy mieszkam sobie w Krakowie, jestem zadowolony, natomiast nie jestem kojarzony z żadnym klubem. Czyli rozumiem, że ty idziesz po prostu aleją Błoń. Raz nawet uciekałem. Nie. Ale pamiętam, była taka sytuacja, tylko nie wiem, przed takimi kibicami. To był rok 2000, gdzieś tam 12. Zresztą na studiach standardowo wracam gdzieś tam około pierwszej godziny, na nocnym czekam. Ty już byłeś znany. No, można by tak powiedzieć, tak, że miało to jakiś wpływ, natomiast nocny czekam na przystanku Krakowia i była tam za pięć chyba pierwsza w nocy i tam na Alei Mickiewicza jest taka jednokierunkowa dwa pasy. No ja siedzę sobie na tym przystanku, te trzy minuty mam do autobusu, tu siedzi jakaś tam jeszcze dziewczyna. No i nagle widzę, przejeżdża na tej jednokierunkowej tak wolno taki samochód, nie? Przejechał tak 100 metrów w prawo i się zatrzymał. A ja taki, wiesz, niedawno byłem tam w telewizji, to myślę, o, no może ktoś mnie tam poznał. Autografy, taka... zdjęcia? No, ale nie, no dobra. No i nagle na tej jednokierunkowej oni zaczynają cofać. Patrzę, no okej, ale zwróćcie uwagę, że te 100 metrów, tam żadne samochody nie jadą. No ta dziewczyna była z boku, no ale... Ta dziewczyna, teraz tak mówi ta dziewczyna. I nagle uchyla się do przednia szyba pasażera. A tam widzę, no tych włosów było brak, nie? Widać było, że tych dwóch gości, bo kierowca też był umięśniony, tu po prawej też było włosów brak. Jeden Dmitrij, no drugi Siergiej. I za chwilę uchyla się tylnia szyba. Oni już są te 50 metrów obok mnie, a tam widzę trzech gości dokładnie takich samych jak z tyłu. I słyszę głos, ziomeczku! No to myślę, że ziomeczku sformułowanie już nie było na tyle radosne, żeby ewentualnie chcieli rozmawiać. Akurat siedziałem na tym przystanku Krakowej i przyznam, że wtedy no, wystartowałem tak jak... No nie, akurat no, pobiegłem najszybciej jak mogłem w przeciwnym kierunku. Myślę, że to jest taka prędkość jak wiesz. A wy co nie chcieli? Jak tym, jak puchać pod zdjęciem. Oni chcieli, ziomeczku, autografik byś dał dla dziewczyny. No mogło tak być, natomiast wsiadłem, akurat miałem farta, że od Błoni w prostopadłej była taksówka. Zatrzymała się na światło. I ja wskakuję do tej taksówki, a pan mówi do mnie, co im zrobiłeś. O, i to proszę państwa, ta końcowa anegdota różni Krzysztofa Golonkę z 2009 i wcześniej, kiedy jeździł autobusem po koszulki i 2012, kiedy już mógł jeździć taksówką.